Czyli, że tak powiem. No, miałeś, miałeś rzucić mołotowem tym tempapabo. Miałeś rzucić w nim mołotowem. Kuźwa, co tu można było spieprzyć w tej sytuacji? Mołotow i obcy. Jak to mogło nie zadziałać? Nie, dobra, pierdziele, dziękuję wam. Za dużo obcego jak na jeden dzień. Cześć, witam, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z obcego. Może ostatnim? Nie wiem, choć się domyślam. Wychodzimy na zewnątrz, nastawiamy antenę Torrensa i myślę, że... I myślę, że nam się uda i myślę, że to jest końcowy etap mocno, bo jeżeli już ochrona generalnie... Jeżeli generalnie już wjechała ochrona, to znaczy, że jest na tyle grubo, nie? Okej, okay, dobra. Czekamy na zawyżenie ciśnienia. Robimy screena i idziemy. Uwierzcie, mam sprint, mam shift wciśnięty, nie? Szybciej się po prostu nie da iść. Aha, i w kombinezonie nie mam broni, tak? Spoko, nawet nie wiem, czy mi się przyda, ale... Ale chcę to jak najszybciej znaleźć. I tam dotrzeć po prostu. Kurde, ej, no... Ta gra serio wygląda... Wygląda mega. To słońce to już w ogóle, nie? Myślę, że to jak na chwilę obecną to jest gra z najbardziej realistyczną grafiką, jaką widziałem. No może nie najbardziej realistyczną, no. I tak ten obcy ma ten swój charakter, ale to naprawdę wygląda to niesamowicie. Dobra. Jeszcze kawałek i jesteśmy, ale chyba będę musiał podjechać windą na górę. No. Takie wolne etapy są najgorsze, bo ja tutaj nie wiem zbytnio co mówić. Bo jednak za dużo się jednak no nie dzieje. I no nasza bossa też nie chodzi zbyt żwawo. To jest na dole. To jest po prostu to. To nie jest to. Albo to jest to. Dobra. Okej, okay, kolejne minigierki, nie? Blokada anteny. Tylko nie wiem czy to... No dobra, to jest gdzieś tam. Ja... Ej, w ogóle czajcie to! Wy tego... Tu po prawej stronie macie to światło. I to się odbija. Nie wiem czy tak ma być, ale... Kurde. No jeszcze trochę. A chyba będę musiał wejść do środka. O. Ten ślad mi się nie podoba, nie?
Akurat ani trochę. Nie, tędy iść tutaj akurat nie mam. Nie, no dobra, chwila, to odpaliłem. Aha, dobra, teraz. Raz. Dwa. Trzy. Teraz chyba dźwignia, czy to był obcy? Dźwignia, dobrze. Okej, wszystko, więc wracamy. Ja będę się czuł jak w Long Darku, nie? Odcinek chodzony po prostu. Po prostu odcinek chodzony, tak to wygląda. Ej, tak w sumie patrzę, nawet nie muszę mieć mikrofonu. Nie muszę mieć nawet blisko mikrofon, tylko po prostu będzie łapało mi dźwięk po prostu bardziej z jednej strony, ale tak to się nie martwię nawet. Nawet nie. Znaczy mówię w sumie normalnie, więc a i tak jest dosyć głośno mówię. Znaczy głośno w sensie, że OBS po prostu, nie? Nie chcę też, żeby ten dźwięk był jakoś wielce zmieniany. Urzędne 35. I 75. Okej. 56, 70 i 75. Aha, kuźwa. 70 i 75, ty. To było mądre bardzo. A teraz? Przyjaciele się, nie wiem, jest dobrze już. Nagrywam. Okej, czyli wygląda na to, że wracamy do Ricardo i potem idziemy na zdokowanie. Bo jakby nie ma chyba innej, nie ma innej opcji. A ja, ej, tam są te typki. Ja pierdziele, już myślałem, że będzie coraz więcej spokoju pod koniec, ale widzę, że się generalnie myliłem. Niestety. Te dźwięki też mi się nie podobają ani trochę, nie? Ani trochę. O, masakra. Dobra. Wracamy do Ricardo.
i coś ogarniemy, żebyśmy mogli wysunąć tę ramię całe. Trochę powalone to wszystko, nie? I to tak srogo. I w ogóle jak tamte ziomki wylądowały tutaj? Ej, to jest teraz to pytanie, nie? Jak tamte ziomki wylądowały? Zbieramy się, zasejwujemy. Będziemy cisnąć dalej. Mam nadzieję tylko, że żadnych ziomków nie będzie, ale w to wątpię. Niechętnie to bym ich wysłał w kosmos, ale że tak powiem trochę. No nie, no nie mów się, że Ricardo. Nie mówcie, no. Bo... Ty. Hałaśnik. No nie mówcie. No, wiem. Dobra, akcja wygląda następująco. Ja mogę ten przejść. Jest przede mną, więc na razie wychodzić nie będę. Mam nadzieję tylko, że on wyszedł, nie? A nie wszedł. W sensie wszedł, a nie wyszedł. Dobra, save. Nie. Nie, 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 nie. Winda, kurwa, raz, dwa, trzy. Winda, raz, dwa, trzy. Winda, raz, dwa, trzy. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Spieprzaj. Uwa, zawał, nie? Zawał. Zawał i to konkretny. Ja pierdzielę, mogę to zrąbać nie zapisując. Ale kurde, trudno. Życie. Ej, kurwa, dopiero tam przy rejestracji jest save, ale tak daleko nie ma. Kurwa, ty jesteś wszędzie, ty gnoju cholerno. Oh no.
Dawaj radę. Kurwa, nie mam już miotacza. W dupie mam ten akumulator. Jak? Ja pierdzielę, nie? Powtórka z rozrywki. Dobra, wchodzimy tutaj jeszcze raz. Tutaj ktoś jest, nie? Tego niby nie ma. Tędy. Czekajcie, bo kminie jak to zrobić. Pięknie, jak wyjdzie mi tędy. Tędy. I od razu bym musiał zrobić lagę do save'a. I tędy. Jakoś. Opcja jest tuż nade mną, nie? Dobra, wyłaź stąd. Tak spięty tutaj nie byłem. Sejwuj to. Sejwuj to. Sejwuj to. Sejwuj to. Winda. Pożegnamy Ricardo drugi raz. I kuźwa, jedziemy dalej. Jedziemy z tym dalej. I jedziemy z tym dalej, dobra. Ja już myślałem, że tego obcego skończymy. Jednak nie. Jednak 30, no już nie. Czekajcie, ile ja.
Teraz. Dobrze, no. Ty ślepy. Save. Ja tutaj wolę co krok robić save'a, bo... Chyba jeszcze się jakaś dzika muzyka by załączyła. Muzyko, proszę przestać. Bo... Uwa, tak daleko? Was chyba porąbało. Wypieprzać, cholery jedne. Mam was dosyć już. Androidów. Obcych istot. Kuźwa strażników galaktyki. I... wszystkich gówniaków tego pokroju. Wypierdzielam. Ja pizgam. Z jednego pod drugiego, trzeciego jeszcze mi dajcie. Obcy, chodź tu. Chodź tu, może się kuźwa przydasz na coś raz. Cholero jedna. No nie! Kurwa, no tak blisko! No nie! Ja mam za małą notatrza. Aha. Nie, ja mam was w dupie centralnie. Ja was nie obchodzę, ja po prostu kurde idę, nie? Wyrąbane. Po co? Winda raz, dwa, trzy. Nie tu! Chyba trochę mi nie wyszło. I to centrum łączności, okej. Okay. Ja pierdzielę. Thank you.
Ja pierdziele, dobra, kurwa, jeszcze pojechałem nie tam, gdzie powinienem, no debil, nie? Jeszcze nie mam miotacza, nie mam paliwa. Nie mam miotacza. Więc nie wiem jak to zrobimy. Autentycznie kuźwa nie wiem. Okej, okay, teraz na lewo i lewo prawo. Odblokowane osiągnięcie, transmisja. Spoko. Tylko nie mam paliwa do miotacza. Autosave, spoko. Ja chciałbym znaleźć sposób obrony przed tym gównem, nie? Ja wiem, ja muszę tutaj wejść, tylko tam jest na ten gówniak. Ten etap akurat znam. Że tak powiem. No, miałeś rzucić mołotowem tym tempa babo. Miałeś rzucić w nim mołotowem. Kuźwa, co tu można było spieprzyć w tej sytuacji? Mołotow i obcy. Jak to mogło nie zadziałać? Nie, dobra, pierdziele, dziękuję wam za dużo obcego jak na jeden dzień. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Może to jeszcze w tym roku skończymy. Na razie, cześć.